W 2016 roku w polskich sądach gospodarczych ogłoszono blisko 4300 upadłości konsumenckich. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost o ponad 85%. Wówczas w 2015 roku w sądach gospodarczych ogłoszono ponad 2300 upadłości. Co ciekawe, na ogłoszenie niewypłacalności częściej decydują się kobiety. Tylko w ostatnim roku sądy zdecydowały o ogłoszeniu ponad 2400 upadłości konsumenckich kobiet względem 1872 mężczyzn. Upadłości konsumenckie to domena osób w wieku produkcyjnym, 30-latków i 40-latków. Tych ostatnich w ostatnim roku upadło blisko 1100, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi wzrost o ponad 90%. 30-latków jest pełna 1000, przy czym tutaj widzimy zdecydowanie większą dynamikę, sięgającą 100% rok do roku. Upadłości konsumenckie to domena dużych województw i z relatywnie dużą liczbą mieszkańców. Upadłości konsumenckie najczęściej ogłaszane są w województwie mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Tym samym najmniejszą liczbę upadłości notuje się w województwie opolskim, lubelskim i lubuskim. Dla porównania, na Mazowszu w ostatnim roku ogłoszono 866 upadłości. Najmniejszą liczbę upadłości notuje się w województwie opolskim i wyniosła ona dokładnie 73 osoby.